doda dzisiaj ewidentnie twój dzień w TVP, gwóźdź programu Pytania na śniadanie, później też szansa na sukces. Szczęśliwa? Bardzo szczęśliwa. Cieszę się, że mogę tutaj wrócić po tylu latach i cieszę się, że zgotowano mi takie królewskie powitanie. Moi fani też bardzo są wdzięczni za to, że mieli też swoją przestrzeń dla siebie. Bardzo fajnie móc tu być znowu. Po tym tak zwanym banie, to jest właściwie obrót o 180 stopni. Skąd ta zmiana? No nie ma państwa Kurskich, no to stąd. Czyli po prostu twój powrót do TVP upatrujemy bezpośrednio w odejściu państwa Kurskich z telewizji publicznej. No ale to chyba nie jest żadna tajemnica, no to wszyscy logiczni i inteligentni ludzie chyba to wiedzą. Zresztą to nikt tego nie ukrywa. Jasne. Wiele osób zarzuca telewizji polskiej, to się też powtarza w komentarzach, że TVP no to jest jednak tuba propagandowa rządu, świątynia nietolerancji i dlaczego ty tutaj w ogóle chcesz być? Jak ty odpowiadasz na takie komentarze? Każdej telewizji coś się zarzuca. A co się zarzuca TVN-owi? No różne też manipulacje, także... No więc każdy ma jakieś tam zarzuty. Jakbym miała słuchać wszystkich jakby wrogów różnych telewizyjnych wiesz, programów, to bym musiała się zamknąć w domu, absolutnie nie uprawiać swojego zawodu, a swoją twórczość przekazywać tylko swojej sąsiadce przez rynnę, ewentualnie mojej matce przez telefon do Ciechanowa. No to byłoby bez sensu. Artysta jest ponadto i eksponuje siebie i swoją muzykę dla każdej publiczności. TVP ma swoją publiczność i to tam są również moi fani. I z szacunku do nich jestem tutaj też. Zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału przeambitni.pl.